Widzieliście już nowy trailer Skype Lighthouse? Zakładam, że tak, ale ja spojrzałem na niego trochę dogłębniej. Zobaczmy, co udało nam się wydobyć z tego najnowszego trailera. Nowa mapa nadchodząca w patchu 12.12. .12. Jazda! Widzimy lighthouse w oddali z wybrzeża, z jakąś zalaną marinę, port. Oraz wielką industrialną część, również być może strefa mieszkalna, oraz wielki resort. Wygląda to na jakiś ośrodek spa albo wypoczynkowy. Militarne rzeczy oraz ostrzeżenie przed snajperem broniącym dostęp do latarni, o czym wspominałem już w poprzednich materiałach. Ekipa przemierzająca mapę i oczywiście skar patrolują teren. W oddali widzimy zrujnowany, zniszczony most, padki, domki. Ma to być zdecydowanie połączenie takiej lokacji wypoczynkowej, industrialnej i leśnej, od razu co się nasuwa. Na myśl to, że będzie to ogromna mapa. Zaprezentowano tył tego resortu wypoczynkowego. Następnie zaglądamy do środka. Mamy tutaj miks wszystkich lokacji, co wygląda bardzo dobrze. Rewolwer prawdopodobnie będzie napędzany amunicją tozową. To wszystko wygląda mi, jakby połączone było z shoreline'em i łódcami jakoś, ale również jest twist taki z customs. Rezerwa. Wszystko, aby kłaść nacisk na taktyczność tej rozgrywki. I zaczynamy ten fragment akcji. Battlestate robi świetne trailery i zdecydowanie ta wymiana ogniowa tutaj pompuje emocje. Ufortyfikowana strefa industrialna, w tle widzimy budynek, który pokazano nam wcześniej na Instagramie i Twitterze Battle State. Być może jest to jakaś elektrownia. Rangefinder, proszę Państwa. I znów walka teraz w tej... Elektrowni, czy też budynku industrialnym, który widzieliśmy na Twitterze. Na broniach widnieją wiele nowych attachmentów i celowników optycznych. Widać, że postacie poruszają się metodycznie, biegną tylko w tym momencie, kiedy muszą się przemieścić z punktu do punktu. Skawy ruszają do boju. Widzimy rewolwerowy shotgun w akcji oraz bururkę. Nowy granat, być może hukowy, błyskowy czy dymny. QCB wewnątrz resortu. Również nowy granat, nowy attachmenty. Wydaje mi się, że widziałem tutaj w oknie, jak komuś przegrzała się lufa. Zacięcie broni oraz przegrzanie lufy. Jeszcze więcej akcji. Podjazd kili w ślisk i to wyglądało jakby zaczątek inercji ten taniec lewo-prawo widać, że postać troszeczkę spowolniła, ale nie jestem pewien, czy tak ma to wyglądać. Nowe celowniki, nocne strzelanie, granat wybuchający podczas uderzenia, i to co mówiłem wcześniej. Ekstrakcja pociągowa, która będzie silnie strzeżona, prawdopodobnie przez bossy. Ostatnie ujęcie pokazuje nam latarnię, prawdopodobnie z innego kąta, za tą bramą, do której nie będziemy mieć dostępu. Będzie bronił tego snajper, i tę część zobaczymy w kolejnej iteracji. Pierwsze ujęcie pokazuje nam lighthouse, czyli tytułową latarnię w oddali. Widzimy tutaj wybrzeże, którym prawdopodobnie będzie można się dostać. Wygląda to jakby połączone z shoreline. Następnie widzimy podniszczoną część mapy, jakiś podtopiony budynek, może być to marina, czyli taki port, sugerują to te łódki rozwalone na brzegu i wielka część industrialna. Jak przyjrzałem się lepiej, może to być oczyszczania ścieków i od razu możemy stwierdzić, że mapa zdaje się być ogromna. Widzimy również jakiś budynek użytkowy i sklep wielki resort. Przypomina to jakiś ośrodek wypoczynkowy. Widzimy na dole siłownię, fotele do masażu. Wygląda to jak luksusowy resorcik. Lądowisko helikopterów wewnątrz industrialnej części i wspomniana latarnia broniona przez snajpera. Ta lokacja na początku będzie niedostępna. Snajper będzie jej bronił. Po czym w następnej iteracji będziemy mogli przedostać się tam, aby spotkać się z traderem, nowym handlarzem, jednak będą potrzebne jakieś specjalne itemy czy też warunki do spełnienia, być może trzeba będzie pokonać bossa, zapowiedziany skar, i chłopaki szykują się na akcję. W oddali zrujnowany most, który przewija się kilkukrotnie w tym trailerze. Jeśli oglądaliście mój lore, wiecie, że miasto było połączone dwoma mostami. Operatorzy Bear wysadzili ten most prawdopodobnie, aby odciąć miasto od reszty świata. Mamy wgląd w tę część resortu, czy też ośrodku wypoczynkowego. Szyld sugeruje, że jest to zdecydowanie jakiś wypoczynkowy, luksusowy resort. Ognisko sugeruje, że ktoś tutaj niedawno był, być może jest to jakiś obóz kawów. Od razu nasuwa mi się tutaj odnośnik do Dark Souls, zwłaszcza, że jest ta szpica wbita w ognisko, nadchodzi również Elden Ring, na który jestem bardzo podekscytowany. Tarkow to taki Dark Souls wśród FPS-ów, więc fajny smaczek. Podejrzewam, że o to właśnie chodziło. Znów widzimy most w tle, a na pierwszym planie jest chyba druga część, tylna część, a właściwie frontowa resortu. Wy w środku mamy operatora, który przemieszcza się. Oczywiście pokazano nam ten shotgun rewolwerowy. Teraz widzimy jego animację. Prawdopodobnie będzie ładowany amunicją tozową. Ta góra przypomina mi trochę jakby tę górę, która jest na Shoreline, gdzie widnieje tunel, który jest zasypany. Fortyfikacje i... Nowa broń, wydaje mi się, że jest to nowa broń, zdecydowanie nowe optyczne przyrządy. Ten celownik jest bardzo czysty, bardzo wyraźny i jeszcze ma red dota i rusza ta ekscytująca część wymiany ognia Battle State słynie z tego, że właśnie w ten sposób produkują swoje trailery, odegrane przez nich scenariusze, które wyglądają bardzo realistycznie, bardzo taktycznie. Widzimy tu dużo nowych optyk, przyrządów celowniczych i Oczywiście Rangefinder, czyli dalmierz. To również sugeruje, że mapa będzie rozległa. Ta jest w akcji. SKS z nowym przyrządem celowniczym. Walka w industrialnej części. Widzieliśmy screen na Twitterze i Instagramie. Oczywiście, wszędzie są loga Terra Group. Nie jestem pewien, ale chyba tutaj mamy gościa z nowym plecakiem. Wspominałem wcześniej o Shoreline i tutaj widzimy tunel. Być może będzie to ten właśnie tunel, który na Shoreline jest zawalony i właśnie będzie odblokowany w przyszłości, aby połączyć wszystkie mapy. Skawy ruszają do walki. Widzimy w dali ten zniszczony most i bardzo szybkie urywki pokazują nam jak w akcji wygląda ten shotgun rewolwerowy oraz dwururka prawdopodobnie nowy granat walka wewnątrz tego luksusowego resortu na tym ujęciu widzimy granat Uderzeniowy, nowy granat. Widzimy operatorów lub skawy ostrzeliwujący się z tego zawalonego, zrujnowanego budynku. Co ciekawe, postaci w oknie, świeci się coś bardzo wyraźnie, nie jest to jednak latarka i już chwilę. Później widzimy mechanikę przegrzania, mamy zacięcie broni oraz bardzo czerwoną lufę, rozgrzaną do czerwoności. Prawdopodobnie tak właśnie będzie wyglądało przegrzanie broni plus zacięcie. Kolejne segmenty akcji pokazują różnego rodzaju starcia i wymianę ognia, jednak co tutaj jest dla mnie najciekawsze, to ten wślizg Kili, gdzie postać wytraca pęd. Było to już w jakimś stopniu wprowadzone w grze, natomiast delikatnie, widać na tym ujęciu podejrzewam że jest to inercja gdy się przyjrzymy widzimy że postać wykonuje jakby delikatne zatrzymanie musi przystanąć aby zmienić kierunek jest to bardzo subtelne ale wygląda jakby postać rzeczywiście musiała się na chwilę zatrzymać żeby zmienić kierunek ruchu granat uderzeniowy w akcji widać doskonale kiedy setknął się z powierzchnią automatycznie wybucha od razu. Widzimy nocny szturm na część industrialną i już wspomniany u mnie na kanale pociąg i ekstrakcja ruchoma znana z rezerwy. I kto powiedział, że na mapie Lighthouse nie będzie to taki zwyczajny pociąg. Będą również jakieś bronie stacjonarne, które będziemy musie mogli obsługiwać i będziemy musieli obronić tego pociągu, a w momencie kiedy będzie on wyjeżdżał z mapy, cały czas będziemy atakowani lub Będziemy musieli obezwładnić przeciwników, aby skorzystać z tego pociągu. Mamy potwierdzoną informację, że będzie na mapie czterech bossów. W przyszłości nie od razu, na razie dostaniemy tylko mapę, więc zapowiada się to bardzo smacznie. A wam jak podobał się trailer, dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie, że streamuję na Twitch TV. Tagar. byłoby super, gdybyście wpadli się przywitać. Lajkuj, subskrybuj ten kanał. Po więcej tego typu kontentu. Na razie, do następnego.